jesteśmy z Fundacji Dar Serca. Mamy pod swoją opieką psy, koty, konie. Dzisiaj jesteśmy tutaj nad zalewem z 8 psiakami z naszej fundacji. Psy są w różnym wieku, od rocznych do 8-letnich. Wszystkie są bardzo towarzyskie, przyjacielskie. Są wysterylizowane, zaszczepione, zaczipowane i gotowe do adopcji. Taka akcja jak dzisiaj nad zalewem ma na celu znalezienie im domów. Nie jest to pierwsza nasza akcja i mam nadzieję, że nie ostatnia. Nad zalewem byliśmy już we wakacje i mam nadzieję, że będziemy również w przyszłym roku. Przez tydzień czasu zbieraliśmy dary dla fundacji. Udało nam się zebrać dość dużo pokarmu, suchego i mokrego. I duże takie wdzięczności dla zespołu szkół specjalnych numer 6 ulicy Ptaszyńskiego. Od tych dzieci, które przyniosły cały karton różnych produktów dla fundacji Dar Serca. Serdecznie wszystkich zapraszamy na takie akcje, takie eventy. Są podczas nich zbierane datki, karma dla psów, dla kotów. Można z psem pospacerować, zapoznać się i pomyśleć o adopcji, ponieważ życie bez psa jest ubogie i smutne, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Kasia pokaże, jak należy zmotywować psa, żeby chciał ćwiczyć. Proszę zobaczyć, Kasia cały czas mówi do niego, uśmiecha się do niego, żeby on popatrzył na nią. Za chwilę da mu nagrodę, o tak, wyrzuciła. To jest chodzenie przy nodze sportowe. Pies musi być cały czas utrzymywać pozycję. Jest to spotkanie z Nowochódzką Kroniką Filmową w związku z nagrywaniem informacji odnośnie ulicy generała Boruty Spiechowicza w Nowej Hucie. Mieszkam w pobliżu tej ulicy i tak się złożyło, że posiadam pamiątki związane z generałem Borutą Spiechowiczem. Ponieważ ojciec mój służył w 11 kompanii 2 pułku piechoty legionowej, a mam tutaj książeczkę wojskową ojca, to jest karta wojskowa, to jest tutaj opisana cała służba ojca w 11 kompanii, której dowódcą był w tym czasie porucznik Boruta Spiechowicz. Tu jest jego
fotografia w tym miejscu w czasie jego służby w Legionach. Przekazałem cenne pamiątki, otrzymałem takie podziękowanie, to jest taki dyplom, jaki otrzymałem od Brygady Podhalańskiej. To jest ten dyplom. I zamierzam do tej Izby Pamięci w Rzeszowie, do Brygady Podhalańskiej, przekazać właśnie tą książkę i inne pamiątki, oryginały na temat, to jest pierwsza monografia wydana i poświęcona generałowi Borucie Spiechowiczowi. Autorem tej książki jest Janusz Nosek. Pokażę taką korespondencję, taką pocztówkę od generała. Szanowny panie, śpieszę zawiadomić, że Zbowit przesłał na moje ręce list, kartę wojskową Legionu Władysława Orzechowskiego świętej pamięci, który dzielnie służył w mojej 11. kompanii, wsławionej bitwami Rokitna, Larańcza. Dziękuję za pamięć o mnie i pozdrawiam serdecznie Boruta.